Keto Wtorek, odcinek 7. Moje top 10, jeśli chodzi o produkty ładujące nam tłuszcz na ketozie. Na pierwszy ogień leci awokado. Jak już pewnie część z Was zauważyła, jestem fanką awokado, a to dlatego, że ma ono świetny skład. Przede wszystkim ma błonnik, który tak wielu osobom na ketozie jest potrzebny, ma witaminy i jest też bardzo fajnym uzupełnieniem sałatek, koktajli i naprawdę można go przemycić na różny sposób, a poza tym też to zależy oczywiście od tego, co kto lubi, ale świetnie smakuje. Szczególnie ja bardzo polecam z nasionami, albo z pomidorami, albo z jajkiem. Dobrze, drugi produkt to właśnie jaja. I teraz uwaga, mam tu dla Was jaja, zobaczcie, od kur zielononóżek. One są podobno najbardziej wartościowe, jeśli chodzi o skład. I tak, te jajka są wręcz... proszę... upaprane kupą. Natomiast ja wolę takie jajka, które rzeczywiście są od prawdziwej kury, a nie jajeczka trójki, które tak naprawdę i te kurki nigdy nawet trawy nie widziały. Oczywiście trzeba zachować rozsądek i ja takie jajka albo myję, albo dezynfekuję wodą z wodą utlenioną, albo parzę wrzątkiem. Więc jeżeli robię coś na ciepło z jajami, czyli te jaja przerabiam termicznie, to zazwyczaj po prostu je szoruję i myję ciepłą wodą. Natomiast jeżeli dodaję na przykład surowe żółtko do czegoś, czy do koktajlu, to wtedy dodatkowo najpierw parzę skorupkę wrzątkiem. Produkt numer 3 to są u mnie ryby. Akurat tutaj mam sardynki. To są sardynki z Lidla. Produkt ma w sobie też sos pomidorowy, natomiast jeśli chodzi o skład, to jest 73,8% sardynek i 26,2% sosu pomidorowego, ale w składzie tylko koncentrat, oliwa, sól i cebula. Jeśli chodzi o ryby, to najważniejsze jest, żeby wybierać oczywiście na ketozie tłuste w miarę możliwości oraz przede wszystkim te z dobrego źródła, czyli nasz Bałtyk niestety jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, więc najlepiej wybierajmy ryby oceaniczne, albo jeżeli mamy z dobrej, sprawdzonej hodowli, gdzie wiemy, że te ryby po prostu totalnego syfu nie jedzą. Sardynki są też rewelacyjnym uzupełnieniem wapnia, szczególnie jeżeli jemy je z ośćmi. Natomiast to jest bardzo proste, bo możecie na przykład je zmiksować, ja blenduję je na przykład z takim tłustym twarogiem i wychodzi świetna pasta taka właśnie z tych sardynek, także moje dzieci też ją wcinają, bardzo polecam. Z pozostałych ryb to u mnie rzadko jest łosoś, bo ciężko dobrego łososia dostać, a jeżeli go dostaniemy, to kosztuje 120 zł na przykład za kilo. Ale także nasz polski śledź, makrela, to są dobre, tłuste ryby, które naprawdę często goszczą u mnie na stole. Poza tym masło, czyli ten nasz nasycony tłuszcz, szczególnie polecam masło klarowane. Natomiast jeżeli ktoś nie ma problemu z tolerowaniem laktozy, no to może być też zwykłe. Ja uwielbiam masło palce lizać, ono jest naprawdę przepyszne. Ja je dodaję do różnych potraw oraz jeżeli coś smażymy, na przykład jajka, to również na tym maśle klarowanym możemy spokojnie je smażyć. Kolejna grupa, u mnie numer 5, ale to nie będzie jeden produkt, tylko oleje. Ponieważ ja dodaję te oleje i traktuję je trochę jako taki suplement i podczas ketoadaptacji bardzo polecam często nawet łyżką sobie ten olej dozować, żeby też nie mieć takiego wrażenia, że cały czas wszystko na talerzu pływa nam w tłuszczu. Z moich ulubionych olei to po pierwsze olej MCT oraz olej kokosowy. Olej MCT jest częścią oleju kokosowego, ale ten olej polecam również osobom na redukcji, czyli jeżeli już jesteśmy w ketozie i zaczynamy redukować, to jak najbardziej olej MCT. On także przyspiesza ketoadaptację, o czym już mówiłam we wcześniejszym filmie. To jest też mój suplement i też bardzo Wam polecam znaleźć sobie dobry tran. Najlepszy, jaki ja znalazłam i stosuję od lat, ja i cała moja rodzina, to jest Balance Oil. On może nie jest zbyt tani,
Ale moim zdaniem wart swojej ceny. Można też sobie zrobić testy właśnie na równowagę kwasów omega 6, omega 3, bo to jest odpowiednia suplementacja właśnie kwasami omega 3, których często mamy niedobory. Podrzucę Wam w komentarzu link. Natomiast są też inne trany. Nie do końca polecam tran w kapsułkach, bo on się dość mocno utlenia. Jeżeli chodzi jeszcze o inne oleje, ja nie jestem zwolenniczką u wszystkich takiej diety bardzo nasyconej, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe. I sama też stosuję sporo tłuszczy nienasyconych, tłuszczów, poprawiacie mnie ciągle, tłuszczów nienasyconych. Olej lniany, to są też kwasy omega-3, tylko pochodzenia roślinnego. But wigowy u mnie stoi w lodówce i zawsze powinien stać w lodówce. W sumie te oleje też wyciągnęłam z lodówki. Jeden z moich ulubionych, olej z ogórecznika. Tak wygląda ogórecznik. I to jest olej nienasycony, ma po prostu całą masę przeciwutleniaczy. Świetny też jest olej z rokitnika. Ja tutaj jeszcze mam właśnie z warmińskiej manufaktury olej z krokosza i olej konopny. Także oleje naprawdę fajnie jest sobie uzupełniać. Oczywiście ja nie jem codziennie ich wszystkich, tylko wybieram sobie i również zarówno te oleje tłuszcze nasycone, jak i nienasycone dostarczam w swojej diecie. A no i oczywiście jeszcze jeśli chodzi o tłuszcze, to ja do sałatek praktycznie zawsze dodaję oliwę z oliwek. A ostatnio to w ogóle dorwałam oliwę truflową i po prostu jest przepyszna. Punkt szósty to jest kawa u mnie, ponieważ u mnie kawa tak zwana kuloodporna, czyli bulletproof, stanowi również fajne doładowanie tłuszczu, bo to jest około 200-300 kalorii z samego tłuszczu. Standardowo bulletproof to jest łyżka oleju MCT i łyżka masła klarowanego. Można sobie do tego też na przykład dodać, jeżeli ktoś dobrze toleruje, kakao. Natomiast ostatnio odkryłam, i to w ogóle poleciła mi Ola z bloga Ola Ala LCHF, albo nawet jej mąż, bo Ola nie pije kawy, energię do kawy. Również firmy palce lizać. Słuchajcie, tutaj już mamy taką właśnie mieszankę, czyli 50% to jest masło sklarowane i 50% jest oleju kokosowego, a do tego jeszcze jest aromat wanilii, kardamonu i cynamonu, czyli te przyprawy, które ja najbardziej lubię w kawie, więc w ogóle jak po prostu chcecie mieć najprościej, to bardzo Wam tą energię do kawy polecam, więc dla mnie kawa jest takim numerem 6. Numer 7, którego Wam nie pokażę, bo leży w słoikach w zamrażalniku, to jest zupa mocy. Zupa mocy, czyli taki rosół wywargotowany na mięsie, na kościach. To jest fantastyczne uzupełnienie mikroelementów oraz kolagenu i doładowanie tłuszczu, bo to naprawdę jest tłuste. Możemy to pić z filiżanki, natomiast jak ja zrobię taki rosół na kościach wołowych i jeszcze na kurzych łapkach, to nie jestem w stanie tego samego pić. Więc zamiast to rozcieńczać, to zazwyczaj dodaję sobie do innych zup, robię zupy kremy albo do warzyw, jeżeli je duszę, więc to jest świetny po prostu dodatek na co dzień. Ja raz na miesiąc robię sobie po prostu taki gar tej zupy mocy, zamrażam właśnie w słoikach, można też w woreczkach foliowych ewentualnie, wiadomo, że szkło jest lepsze i po prostu sobie wyciągam, rozmrażam porcjami i dodaję do zup. I to jest też świetne uzupełnienie tłuszczu na ketoadaptacji, rewelacja. Numer 8 to są nasiona, o których bardzo wiele osób zapomina. Nasiona są świetnym źródłem tłuszczu, a także wartości odżywczych. U mnie nasiona chia, siemię lniane, słonecznik, dynia, różne właśnie, również pestki. No i słuchajcie, moje odkrycie od jakiegoś czasu, czarnuszka. Zobaczcie, jak to pachnie. No znaczy nie zobaczycie, jak to pachnie, ale pachnie rewelacyjnie. Ja nie jestem w stanie pić oleju z czarnuszki i po prostu jest mi po nim niedobrze totalnie. Natomiast tą czarnuszkę wcinam, szczególnie po prostu z awokado. Wypróbujcie koniecznie. Po prostu awokado, sól, oliwa z oliwek, najlepiej truflowa i czarnuszka. No po prostu rewelacja. Kolejny punkt u mnie to mięso. Ono jest, dałam je dopiero na 9 miejscu, natomiast jest ono prawie codziennie. Głównie przede wszystkim stawiam na dobrej jakości mięso. Dzisiaj na przykład robiłam, ale nie pokażę Wam, bo już zjedliśmy, antrykot wołowy, taki z kością takiego steka. Także to są super rzeczy, ale ważne jest po prostu skąd to mięso mamy. U mnie zazwyczaj to jest wołowina, czasem dobrej jakości wieprzowina, jak dorwę gdzieś, dziczyznę to również. No i to jest trochę drobiu, ale bardziej wybieram całą kurę albo udka, a nie pierś z kurczaka, bo to pamiętajcie, że jest głównie tak naprawdę białko i tam nie ma aż tyle wartości odżywczych. I
Numer 10, czyli nabiał. Ja stawiam na nabiał dobrej jakości. Tutaj trzeba uważać, czy rzeczywiście ten nabiał tolerujemy. U nas nie ma raczej mleka, ale na przykład taka śmietanka 34% jest świetnym uzupełnieniem tłuszczu, jeżeli dobrze tolerujemy nabiał, no i dbajmy o to, żeby to była dobra jakość. Ja akurat zazwyczaj biorę nabiał z lokalnego rolnika. Słuchajcie, to ma krótki skład, praktycznie jest tylko ze śmietanki i tyle. Smakuje zupełnie inaczej niż w sklepie, no i ma krótką datę ważności. Data ważności nabiału powinna być kilkudniowa, bo jeżeli jest, tak jak, nie wiem, jakiś ser kupujemy po prostu z firmy, której nazwy nie będę wymieniać, i on ma parę miesięcy albo pół roku daty ważności, no to pytanie, na ile ten ser jest rzeczywiście serem, tym, o którym nam przynajmniej chodzi. Więc nabiał też jest fajny, ale z nim trzeba uważać. To jest moje top 10 produktów, które dobrze według mnie uzupełniają tłuszcze na ketozie, szczególnie na ketoadaptacji. Natomiast jeszcze zapraszam Was do kolejnego filmu z jakiś czas, gdzie powiem Wam też o innych produktach, bez których w sumie już teraz nie wyobrażam sobie mojej diety ketogenicznej. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!